Telekomunikacja Polska. Nie boisz się? Dlaczego? Puszczać go samego z jakąś laską? No bez przesady. Przymierz. Przecież ona zachowuje się jak dziecko. Przepraszam? A Kacper, daj już sobie spokój z modelkami. Przeszło mu. Zresztą ja nie mogę za nim wszędzie jeździć. Ale super, nie? No? Nie, no ja wiem, że nie, ale ja bym się nie mogła związać z facetem, który sobie hula po świecie, to nie wiadomo z kim. Ilonka, z jakim facetem w ogóle mogłabyś się związać, co? Też fakt. Ale co jest z Sobinka, coś nie tak? Jakaś nie swoja jesteś. Daruj sobie. No ale zobacz. Jest miło, fajnie. Pogoda jest piękna. Ty jesteś super piękna. Też jesteś piękna. Dobra, 10 minut przerwy. Ty się gapisz. Mniejsza przestań. Królewno. Przestań, mówię. Oż ty świnio! No chodź, spróbuj mnie złapać. No, proszę, proszę, pokaż. Boże, jaki straszny. Po co ci to? Co po co? Na pamiątkę. Na pamiątkę? Przecież ja nie jadę na koniec świata. Już ci tam Warszawka nie odpuści. Na jedno wyjdzie. Misza. No przeżyjesz, że ze mną jest tak łatwo, co nie? No wiem. No to jak wiesz, to co się pytasz? Odezwać się nie wiem? Nie wiem, no. Paliwo do odebrania! Gdzieś ty się włóczyła, cholera jasna, nie widzisz, co się dzieje? Uczyłam się. Zanieś to na dwójkę. Cześć, ojciec! Cześć. No może w końcu powiesz, gdzie byłaś? Już mówię, uczyłam się. Olej ci przywiozłem. Sraty, taty. Uczyłam się. Ganiasz się po wydmach z tym gachem. Nawet nie masz pojęcia, co się dzieje. Bierz się za ryby. Usmaż mi plądry. Przyjechały mi dwie nowe rodziny. 9 osób. I wykarm do wszystkich.
A ty co? Hrabianka z gachem, po wydmach. A co? Pożegnać się nawet nie mogę? Żegnaj się, żegnaj. Ciekawa jestem, jakbyś mnie pożegnała, gdyby mnie tu szlak trafił. Flądry masz. Flądry do odebrania. Jak chcesz studiować, to studiuj, ale dlaczego tak daleko? Nie ma czegoś bliżej w Gdańsku? Miałabyś blisko domu. To może ja nie chcę blisko, co? Halo? Cześć, Julka. No, Misza, tylko szybko, bo ja smażę. Julka, nie możemy się dzisiaj zobaczyć, sorry. No, ale jak to? Mam masę roboty. Przecież do Mielna mieliśmy razem jechać ostatni wieczór. Wiem, przepraszam. Tak wyszło, sorry. No dobrze, trudno. Na razie. No i dobrze. Żebyś ty wiedziała, jak ja się cieszę, że ja w końcu stąd jadę. Prędzej wrócisz, niż wyjedziesz. Dzień dobry. Przyszłam się pożegnać. Dzień dobry. Już? Tak szybko? Oj, zrobiło się zbyt tłoczno. Kiedy ty masz ten egzamin? Pojutrze. Jak będziesz w Warszawie, koniecznie do mnie zadzwoń, dobrze? Dzięki, pani Marto. Do widzenia. Dzięki. A jedź sobie, jedź. Tylko żeby potem płaczu nie było. Ja ci to mówię, bo się martwię. Dzisiaj nie mam nie dla nikogo. Dla nikogo, rozumiesz? Tak. Że co? Nie, jutro. Jutro. Jestem bardzo zajęta. Pa. Uważaj! Ach, cześć. Co ty tu robisz? No byłam na spotkanie niedaleko, pomyślałam, że cię podrzucę. Trzeba było puścić SMS-a, nie ciągnąłbym siostry. A, no to może jednak. Nie, nie, naprawdę, muszę z nią poważnie porozmawiać. Aha. Jutro ci pokażę fotki. Na razie. Na razie. Ale sobie fryzurę strzeliła? Ja, Michał, jak masz coś do powiedzenia, zostaw wiadomość. Hej, mop! Mop, wracaj! Zabierz go! Michał, zabierz go! Mop, chodź tutaj! Chodź tutaj! Mop! Cześć, Julka. Mop, chodź, idziemy do domu. Chodź, idziemy do domu. Chodź, piesku. Chodź. To nie jest tak, jak myślisz. To cześć, Ewa. Julka! Poczekaj! Julka! Idziemy, idziemy. Przepraszam, no głupio wyszło. Julka. Julka. Proszę państwa, została jeszcze godzina. Rezygnuję.
Brzodówka to wiem, ale to drugie to co to takiego? Ketogeniczna. Żadnych węglowodanów, tylko białka i tłuszcze, aż wejdziesz w tę ketozę. Co? W taki stan, w którym organizm zużywa zapasy tłuszczu. No ale to coś bez sensu jest. Przyjmujesz tłuszcze po to, żeby spalić te, co masz? Marena, z sensem, bez sensu, no bo dużo działa. Krystianku, proszę cię tutaj do ciociuni i Lonusi, szybciuteńko. Słabo? Dzień dobry. Była pani umówiona? Hanio, to do mnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Usiądź na chwilę, zaraz porozmawiamy. Chcesz kawę? Chętnie. A ty jak jesteś taka mądra, to powiedz, jaką dietę teraz stosujesz? A powiem ci, kim jesteś, co? Dużo ruchu i mięska. Jakiego? Jakiego? No ludzkiego. Jestem humanistką. Stawiam na człowieka. Najlepiej 2 razy dziennie. No przepraszam. Kolacja dzwoni. Arti, tak, halo, kochanie mój, baby moje złote najdroższe. Co to za dziewczyna? Córka moich znajomych, gospodarzy z nadmorza. No to jak się czeszemy? A jak pani uważa, pani Marto? Byle tak, żeby zwariował. Aha, Krystian. To co chcesz teraz robić? Nie wiem. Znajdę jakąś robotę. Na pewno nie wrócę do domu. Mam duże mieszkanie. A mojej Ukraińce skończyła się wiza. To mogłaby u pani zamieszkać? Oczywiście nie za darmo. Jestem straszna bałaganiara. Co ty na to? Super. Nie, no nie, to niedobre jest. Popatrz, ciemne, małe oczy, bez wyrazu. Krupnicki się uparł, że ma mieć makijaż orientalny. To co miałem zrobić? Też mi się nie podobało, to nie potem dałem okulary. No i w okularach lepiej. Szczerze mówiąc, nie są to powalające materiały. Co to za biżuteria? Tandeta. Ale trochę się czepiasz, to nie jest Vanity Fair. Daję im mega gwiazdę do reklamy kurortu, to muszę o nią dbać, tak? Bo inaczej zaszkodzę i sobie, i jej. A nie wszystko da się poprawić w Photoshopie. Popatrz, jak się błyszczy. Niektórzy takie lubią. No nie, no, no co ty? To ja nie znałam cię od tej strony. To znaczy, że mnie też byś wolał w podobnej wersji? Ciebie to ja wolę w każdej wersji. Mhm. No dobrze, ja posiedzę nad tymi zdjęciami, ale nie licz na cud. Klient ma co chciał, dziewczyny nad morzem, no. No, klient ma. A ty czego byś chciał? Tak najbardziej? Mhm. Spać. Spałem tylko 3 godziny. Mogę iść? Dziękuję bardzo. Pa. Jeśli za długo. Widziałam parę ogłoszeń w gazetach, że poszukują kelnerek. Do kawiarni zawsze jeszcze zdążysz. Ja mam dla ciebie coś bardziej interesującego. Padłaś w oko mojej klientce Marlenie, a ona jest właścicielką bardzo wziętej agencji modelek. Znaczy co? Miałabym zostać modelką? A dlaczego nie? Warunki masz. A kręcić czym trzeba nauczysz się w 5 minut. Nie, to nie dla mnie. Ostatni raz obcasy miałam na maturze. Jak uważasz, ale jedno ci powiem. Trzeba próbować. 30 lat temu zamiatałam włosy w salonie damsko-męskim pana Władzia w Jaworznie. A teraz projektuję peruki do spektakli operowych tu i w Paryżu. Gotowe. Proszę, siadaj do stołu. Co się stało? Nie lubisz ryb? Nie no, 1,72 m, kochani, to mają być modelki, a nie hostessy. Znajdź inną. Halo? Następnym razem niech nie będzie tak, że jednocześnie mam być tu i w Mediolanie, okej? Okay? Dobrze? Oczywiście. Sabinka ma humory? No jak zwykle, przecież jej wszystko wolno, nie? Diva,
Torebki przyszły. No i co, ja się mam tym zajmować? Kamil, śmigaj. Jasne. Wyślij to. I oczywiście przeglądaliśmy zdjęcia. To jest bardzo ważne. Przepraszam. Chwila. Ja do pani Marleny Brodzkiej. Nazwisko? Wejher. A no jesteś wreszcie. Gdzie Marzenka? Marzenka jest chora. To weź znajdź kogoś, kto to poprawi. Proszę. Dziękuję. Proszę. Newsletter gotowy? Tak. Materiały na stronę? Chyba tak. No to sprawdź. Dobrze, że jesteś. A ile ty masz wzrostu? Samolot dla Małgosi zabukowany. Wie, kiedy ma lecieć, kto ją odbiera z lotniska? No to zajmij się tym. 1,75 m. Dobrze, wpisz jej potem 177, a za 15 minut chcę mieć harmonogram całego pokazu. Ile masz lat? 19. No witam pana, panie Ryszardzie. Jedną sekundę, dobrze? Zuza się tobą zajmie. Dobrze. Julka, jestem. A no to bardzo ładnie. Wiem. Weź i zrób tego polaroida, dobra? Dobrze. No witam pana, jestem. No, tak jak się umawialiśmy. Język jakiś znasz? Angielski. Dobrze, to tak trochę. Co jadłeś na śniadanie? Kiełbasy. Jezu. Z bułką. Posłuchaj, od dzisiaj zero tłuszczów, zero węglowodanów. Za to dużo, dużo, dużo wody. Dobrze? Luza. Co? No zdejmij. Aha. Stań na tym białym. No i tak nieźle jak na taką dietę. Ale poważnie, powinnaś się wziąć za siebie. Masz 4 centymetry za dużo w biodrach. Co? Głowa do góry? Na mnie. Aha, dobra. Wydaje ci się, że to takie niby nic, prawda? No stracisz to w 4 tygodnie, to będzie cud. Uśmiechnij się. No uśmiechnij się. Tasia, kuluch, no, no. No dobrze, zepnij włosy. Same owoce i wodę to ja długo nie pociągnę. Dobre ciastko nie jest złe. Nie, 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 nie. Żadnych ciastek, rozumiesz? Żadnych ciastek. Dobrze? Teraz uśmiech. Dobrze, wystarczy. Więc tak, tutaj masz ankietę. Wypełnij ją i zostaw na recepcji. Ktoś do ciebie zadzwoni. Może. Ja muszę lecieć, wiesz? Cześć. Ale ja nie znam tych wymiarów. Hola, kobieta bonita. No está mal. Nim się nie przejmuj. Jest niegroźny. Cześć, mamo. No na razie u pani Marty. A potem coś znajdę. No ja wiem, że jest sezon. No trudno. Mamo, ale nic mi nie zrobiłaś. Ja po prostu chciałabym spróbować czegoś innego. No ale mamo, nie będę przecież całe życie siedzieć w smażalni. A on co ma do tego? No to go pozdrów. Mamo, teraz trochę nie mogę... Dobrze robisz. Nie mam cierpliwości. A o chłopaka się nie martw. Powoli i przestanie, myślę sobie. A jak matka jeszcze raz zadzwoni, to oddaj mnie słuchawkę. Tylko nie lubię jej maski, nie? Żeby była w miarę naturalna. Dobrze. Ruszaj się. Czy? Wszystko będzie dobrze, nie martw się. Dobrze. Dziewczynkę poprosimy na środek. Stań sobie tutaj. Tak. Ile? 8. Okej. Dobra, weź ten statyw. Cofnij się, dziewczynko, do tyłu, ale nie za bardzo, bo mi wychodzi ze światła. To teraz do przodu, to są drobne ruchy, ale delikatne ruchy, dobra. Weronka, damy dziewczynce znaczek.
Spokojnie. Tak jest. Czekaj, wiatrak podwyższę. Stań na znaczku, ale patrz na mnie. Patrz tutaj w obiektyw. Patrzysz na mnie, uśmiechasz się, jesteś urocza. Tak jest. Posłuchaj. Jak masz na imię? Julka. Julka, jesteś bardzo ładną dziewczyną i teraz musimy to pokazać na zdjęciu. Chodzi o to, żebyś była naturalna, spontaniczna, uśmiechnięta. No, możesz robić co chcesz. Możesz sobie położyć rękę na biodrze, skrzyżować ręce na ramiona, wstać sobie rękę we włosy. Znaczy, nie musisz robić tego, co ja teraz mówię, tylko dobra, żebyś dobra, była naturalna, dobra, spontaniczna, dobra, uśmiechnięta, pogodna, radosna. Dobrze, prawda? Możemy jeszcze raz, powoli. Okay. Jak się wstydzisz uśmiechać, możesz być teraz zła dla dnia. Proszę bardzo, jesteś teraz zła, no. Zła Julka. Chcę zobaczyć złą Julkę, proszę. Ale zła Julka, super. Julka zła, bardzo zła. O, to ci lepiej wychodzi, naprawdę. Bardzo zła, tak, uwodź mnie, bądź dzika. Dzika lala, no. Ty daruj sobie te lale, dobrze? Dobrze, okej. No, ale tutaj patrz, nie patrz tam w ekran, tylko patrz na mnie, no. Dlaczego one wszystkie chcą patrzeć od razu w ekran? Potem sobie zobaczysz, weź to ode mnie. Nie uśmiechniesz się? W ogóle? Popatrz na mnie w obiektyw. Dobra, wiesz co? Wstań do mnie tyłem. Tyłem wstań. Obróć teraz głowę. Przytrzymaj, tak. Nie, wiesz co? Wyjmij rękę z kieszeni. Opuść. Hej. Spokojnie. Chcę cię tylko dobrze skadrować, okej? Okay? Możesz opuścić ramionczko? Super, możesz teraz opuścić drugie? Co, mam się tutaj rozebrać? Jak chcesz, możesz się rozebrać, jak ci to pomoże. O co chodzi? Chcesz być modelką, będziesz musiała się rozbierać, nie tylko przede mną. A kto ci powiedział, że chcę być modelką? To po co tu przyszłaś? Ej, dziewczyna, poczekaj. Trzymaj. Poczekaj! Spadaj. Julka! Żartowałem! Nieźle ci idzie. Może przynajmniej w tej branży zrobię karierę. Bo do tamtej roboty to ja się nie nadaję. Nie przesadziłaś trochę? Nie będzie mnie obrażał, Poland jeden. No. Się pomaluje i będzie jak nówka. Halo! Wiedziałem, że ci jeszcze zastanę pracowniczku. Napijam się, bo ty tu masz takie bardzo ładne buteleczki. O, jest. A gdzieś ty się tak urządził, co? A, na otwarciu czegoś, czy na dziesięcioleciu czegoś. Mówię ci, taki dzień miałem, że nic, tylko się futerałem zabić. Spieszę się. O, bardzo proszę, oczywiście. Uwaga na włoski. O, bardzo proszę. Ekstra. Naprawdę, i ja mówię poważnie, Marlena. Ja kończę z tą pracą, wyjeżdżam do Australii i będę jeździł na tirach. A z tą małą co? Z jaką małą? A, z tą. Nie, ona się nie nadaje. No nie, no weź nie gadaj. Twarz ma dobrą. Niby taka łania niewinna, ale coś w sobie ma. Nie, poblokowana, pospinana nie nadaje się. A ty coś tak podejrzanie cięty na nią jesteś, wiesz? Może już tego wystarczy. No ale poczekaj, no przecież to dopiero początek, no. Pójdziemy w miasto, zrobimy sobie przejście po klubach, będzie fajnie. A dlaczego ty do mnie przychodzisz zawsze wtedy, jak jesteś w takim marnym stanie, co? Bo cię lubię, Stasiu. A może się napijemy jeszcze, co? Tak. Mhm. O, jak pięknie. No widzisz, w takiej chacie to byś sobie mogła zrobić ruchome schody, nie? Dawaj. Proszę, nie stać cię. Poczekaj tu na mnie. Ale...
Lubisz to? A co ty tu robisz, bracie? No nie, ty jesteś u siebie, co ja tu robię? Kawki? Tak, proszę. Z mlekiem? Nie, nie, bez. A jajka na miękko czy na twardo? Nie, dzięki. Proszę. Dziękuję bardzo. Słuchaj, czy my wczoraj coś tego? O 9:00 miałem sesję do pani. Bardzo ładnie. A wczoraj mówiłeś, że już koniec z sesjami i modelkami. Tak mówiłem? Nie pamiętam. Dzięki. Na razie. Cześć. Tak, słucham. Dla mnie poproszę łososia smażonego. Wie pan co, ryby to ja bym nie polecała. Dlaczego? No, ale tu jest napisane, że prosto z morza. Prosto z morza, ale miesiąc temu. To w takim razie poproszę polędwiczki wieprzowe z borowikami. A co, też jeszcze? Bardzo proszę. Polędwiczki wieprzowe raz. Mała, jak chcesz tutaj popracować, to nie bądź taka szczera. Się zwariowałaś. Przestań, widzi. Nie dziwię się, że tu przechodzisz naprawdę. Jaki słodas. Ja mam na tym 5 kilo schudnąć? Już seks z własnym butem jest lepszy, naprawdę. Dobra, na prezentacji byłaś wczoraj? Nie byłam. Czemu? Bo wypadło mi coś ważniejszego. Kacper? No, błagam cię nareszcie. Dobra, powiedz, jak było. Fantastycznie. To dziwne akurat. Dlaczego? Podobno pije sporo. Kacper? Nie pije. A nawet gdyby? Kto teraz nie pije? Ile ma centymetrów? No nie, no proszę cię. No co, no normalne pytanie, nie? No cześć, co tam? Masz jeszcze te zdjęcia Sabiny? Mhm. Co się dzieje? No to zabieraj je i przyjeżdżaj do Platinum. Okej. Nie, no to jest wszystko pięknie, tylko... Ja jeszcze będę pracował nad tymi zdjęciami. Nie, ale to nie o to chodzi. Ona się po prostu upatrzyła. Jak nie samochody, to perfumy. Jak nie perfumy, to suszarki. Jak nie suszarki, słuchajcie, no nie... Tak, ale sam pan chciał popularną modelkę. Daliśmy panu gwiazdę agencji. No dobrze, pani Marleno, ale Madeira to jest nowy kierunek turystyczny, prawda? I potrzebujemy nowej twarzy. Dobrze myślę, czy źle myślę? Tylko trochę późno. Ja wiem, ale dobre decyzje dojrzewają powoli. No to kto to jest? A nie, to mi się zapomniał. Ale proszę zaczekać. A to? To jest nasza nowa twarz. I to mi się podoba.
I to jest jakaś propozycja. Świeża dziewczyna, wyrazista twarz, piękne spojrzenie. To ja to rozumiem. I to jest dobre. Do widzenia. Dzień dobry, słucham. Usiądziesz ze mną na chwilę? Nie możemy siadać z gośćmi. Mam dla ciebie propozycję. A ja nie jestem zainteresowana. Czujesz się tutaj spełniona? Tutaj przynajmniej nikt mnie nie obraża. Nie rezygnuję się z kariery z takich powodów, ale jak chcesz. A gdybyś jednak zmieniła zdanie, to daj znać. Dzisiaj do 18, dobrze? Czy będzie pani coś zamawiała? Nie, dziękuję. Można oszaleć w tym mieście. Prawie godzinę jechałam. Masz tu bilety i coś na drogę. A mała ma paszport? Gdzie ona w ogóle jest? Do toalety lata co chwilę. No to zajmij się nią na tym wyjeździe. Byle nie za bardzo. Spoko. Wracaj szybko. Posłuchaj, możemy zapomnieć o tym, co się wydarzyło? A coś się w ogóle wydarzyło? Nawet bym chciała, to nie zapomnę. Lepiej? Chcesz czekoladkę? To masz bilet. Przepraszam. To nie moja wina, że siedzimy obok siebie. Możemy się zamienić miejscami? Jasne. Proszę państwa, prosimy o zapięcie pasów bezpieczeństwa. Za chwilę będziemy startować. Dobra, ustalmy coś. Nie musimy się lubić. Jedziemy tam do pracy. Nie musi nawet być miło. Chodzi o to, żebyśmy się... Ale tak naprawdę to o co ty się obraziłeś? Bo ty chciałeś, żebym ja się rozebrała. A ja się nie będę rozbierać. Nie chciałem, żebyś ty się rozbierała. No, byłaś spięta, to był żart. Chciałem cię rozśmieszyć. Nie, to nie był żart. To nie był żart. Przepraszam bardzo. Tak? Jeszcze jedno łyski, proszę. Aeroportu Funchal. Nasza gada była wiązana do szczytu zasady.
Tylko nie skacz. Lepiej ci iść? No, już myślałem, że nie przylecicie. Co tak długo? Postanowiłem być osobiście. Oko pańskie i tak dalej. Tak? Pani Julio, a pani co taka bladziusieńka? Wyżywienie samolotowe pani nie odpowiadało, tak? Proszę się nie przejmować. Tutaj świeże powietrze, słonko, ruch i zrobimy z pani boginiao. Tak jak mówią Portugalcy oczywiście. Właśnie, to tak gadu-gadu, a przecież pokoje czekają państwo zmęczeni. Ja zawsze się zatrzymuję w paradajsie. Czuję się tu jak w domu. Boy! Boy, please! Boy! Boy, please! Please! Pani pozwoli? Proszę bardzo. Śmiało, śmiało. Szkoda czasu do tego boja. Panie Kacprze, da pan sobie radę, tak? Tu jest prawdziwe pięć gwiazdek, a nie jak to nieraz bywa, że piszą, że luks, a tak, śmierdzi z klimatyzacji, chamska obsługa i po papier trzeba dzwonić za każdym razem do, że tak powiem, recepcji. Nie, tu jest inaczej. Wszystkie wygody. Telewizor, pilot, barek. Tylko proszę nie szaleć, nie markować, ponieważ jutro rano zaczynamy, tak? No, to my teraz panią zostawimy. Proszę się rozgościć. A, klucz. Proszę bardzo. No. To dobranoc. A, gdyby pani jeszcze czegoś potrzebowała, pani Julio, to proszę łączyć się z recepcją przez zero albo bezpośrednio do mnie. Ja mieszkam w 611, tu po sąsiedzku. Dobranoc. A co ona taka jakaś dziwna? Chyba nie lubi latać. W takim razie dobranoc. Mogę dostać klucz? A, jasne, oczywiście. Proszę bardzo. Dobranoc. Dobranoc. Proszę pana, ja płacę i ja wymagam. I nie może być tak, że za 350 tysięcy euro, że tak powiem, to ja się muszę potem z tym użerać, tak? Nie może być tak, że w trakcie w ogóle sesji są jakiekolwiek dyskusje. Jakiekolwiek. Po prostu. Zapraszamy do nas. Jak się pani dzisiaj czuje? Bardzo dobrze. Wczoraj trochę źle się poczułam, bo... Bo trzeba się odżywiać. Trzeba się odżywiać. I przepraszam bardzo, mam nadzieję, że się pani na mnie nie obrazi, ale te wynalazki, które pani sobie tutaj nałożyła, to jest pasza. Tak, to jest pasza. Ja na przykład na śniadanie, proszę państwa, preferuję jajka. Jajko wiejskie od kury grzebiącej, ale w odpowiednim rozmiarze. Ja muszę państwu powiedzieć, że ja w ogóle kiedyś działałem w tej branży i można by powiedzieć na nabiale zjadłem zęby. Tak. Na przykład, proszę zobaczyć. To jest jajo A, umówmy się, prawda? To jest jajo B. Proszę państwa, jajo A to jest rozmiar L, czyli tak do 65 gram, to mnie nie interesuje. Jajo B, rozmiar XL, no. I to jest właśnie to. To jest najsmaczniejsze. A pan? Na co pan preferuje? Ale śniadanie jest najważniejsze, wie pan? Najważniejsze. Przepraszam za tutaj szczerość, ale na pana jak się patrzy, to od razu widać, że pan ma jednak jakieś kłopoty gastryczne. A może by pan preferował takie mniejsze jajca, takie przetrójsze? Bo wie pan, jest się tym, co się je. Może jeszcze trochę boczku przyniosę? Przepraszam bardzo.
Przepraszam. Tak, słucham. Yes? Of course, yes, yes, yes. Yes, 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 yes. Samochód jest. Może pan ładować sprzęt. Dobra, Krystian, dzięki już. No, uśmiechnij się. Uśmiech. Dobrze. Ale musisz się postarać, bo pan sponsor nie zaprosi na wycieczkę. Ty, ty, ty. No i dawaj. O tak, super. Tak, włącz się za tą linę i wychyl się do mnie. No. No i trzymaj tak, trzymaj, trzymaj, dobrze. Trzymaj tak, trzymaj, trzymaj, trzymaj. Tak jest, jak pięknie. Dobrze, dobrze, no. Super, super. No dobra, skacz, no. Delfinów tego, a nie? No. No. To co robimy z tak fajnie rozpoczętym wieczorem? Ja idę spać. Aha, no to cześć. Cześć. Julka! Idę. Halo? Pani Julio, pani Julio, jest tam pani? Pani Julio, bo chciałbym jakoś pani wynagrodzić ten nasz wysiłek, no ten wyjazd jakoś chciałem podsumować. Mam pewne plany w stosunku do pani, no tak no, chciałem powiedzieć na przyszłość i w ogóle pomyślałem sobie, że moglibyśmy o tym pogadać, napić się wina, a może moglibyśmy się razem oprężyć. Pani Julio, jest tam pani? Pani Julio? Thank you.
looking to the sea. Popatrz na mnie. W obiektyw popatrz, tak. Super. Super. I uśmiechnij się. No uśmiechnij się. O, dobre, dobre. Dobra. Włosy poprawimy. Zmienimy kasety. Myślałem, że nie lubisz morza. Ja myślałam, że nie lubisz tej pracy. Dlaczego? Wystarczy na ciebie popatrzeć. Uśmiechnij się. O, tak. Żyjemy parę lat, zobaczymy, jak sobie poradzisz, czy się w nic nie wplączysz. A to z Marleną? To jakaś poważna sprawa? Na lotnisku tak to wyglądało. Chciałabyś, żebym ci powiedział tak, to jest poważna sprawa? Nie chciałabym. Ale jesteś już duży. Musisz sam wybierać. Taki bazar, proszę zobaczyć, niby normalne owoce, ale one buchają zdrowiem, kipią wprost, powiedziałbym pani Julio, witalnością. Powiem pani, że te owoce są troszeczkę tak jak ja. Tak, proszę zobaczyć ten banan. Patrzę się na niego i od razu się chce go zjeść, prawda? Albo na przykład, o, obrigado, obrigado, proszę, proszę, na przykład te papryczki, albo tamte owoce, ja nie wiem, co to jest, prawda? Ale to jest wszystko dorodne, proszę zobaczyć, owoc w owoc, ziemniak i to już nie jest to. Proszę zobaczyć, proszę. Niby dorodny, nic mu nie brakuje, jednakże, powiem pani, w tajemnicy tej bulwie brakuje jędrności. Tak, nie wziąłbym. Ja się na tym znam, to jest taka rodzinna tradycja. Bardziej bym oscylował w tę stronę. Ja nie wiem, co to jest. Może jakaś brukiew, jakaś, nie wiem, czy to na sałatkę, czy...
Halo? A no jak tam, mój przystojniaku? Halo? Jesteś tam? Tak, tak. No a dlaczego mówisz takim szeptem? Ktoś jest u ciebie? Jasne, cały harem. I wyszedłeś z pokoju, żeby nie budzić haremu? Daj już spokój, mówię ci, nikogo tu nie ma. Rozumiem, ona jeszcze śpi, a ty nie chcesz jej budzić, tak? Ty to masz wyobraźnię. No jestem pewna, że ktoś u ciebie jest. Nie, jestem sam. Sam? Jak paluszek? Tak, jak paluszek. Dzwonisz do mnie o 7 rano, żeby to sprawdzić? Nie, dzwonię, żeby cię usłyszeć. I żeby powiedzieć, że przyjadę po ciebie na lotnisko, więc nie zamawiaj siostry, okej? Okej. Co się dzieje? Nikogo tutaj nie ma. Julka! Bomba, no genialne! Tylko bardzo proszę, żeby więcej nie było takich drogich prezentów. Przecież ja zarabiam, pani Marto. A poza tym, tam wcale nie jest tak drogo. Mów jak było. No, miejsce w ogóle niesamowite. Góry, kolory, zapachy, co chcesz. Ludzie się czasem do ciebie uśmiechają. Słońce jest. No, słońce jest super. Wszystko w porządku? Tak, w porządku. Modelka to nie tylko ładna panna, która uśmiecha się do obiektywu. Pod wieloma względami to zawód taki sam jak każdy inny. Żeby coś w nim osiągnąć, trzeba mieć dryg, ciężko pracować i słuchać mądrzejszych od siebie. Jeżeli będziesz o siebie dbać, dogadywać się z ludźmi i w ogóle podchodzić do sprawy profesjonalnie, możesz osiągnąć sukces. A wtedy zobaczysz, czym zawód modelki różni się od innych. To kiedy zaczynamy? Właściwie już zaczęłaś. Nie przeczytasz? Noga, 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 noga. Po linii, chodzić po linii. Noga, noga, stoić. Obrót. I lewa noga, noga, noga. Nie patrzeć w podłogę, patrzeć prosto. Noga, noga, stoić. Obrót. Pierś do przodu i noga. Bo masz się zdolne. O tak. Nie, no nie mam siły. Ja nie mogę. Antonio, czemu jej to utrudniasz? No dobrze, odpocznij. Żartowałem. Au. Co ty sobie wyobrażasz? Puść. Nie zadzwonisz, nie napiszesz? Dużo ćwiczę. Tak? Tak. Co ty sobie myślisz? Joined at the hip. Joined.
I co, będziemy się tak przed nią ukrywać? Jak chcesz, mogę jej powiedzieć. Ale wtedy w 5 minut wylecisz z roboty. Co się tu stało? Nie stresuj mnie, błagam. Dobrze, 4 minuty. Dobrze, jak? Następnym razem blond. Blond? No, przemyślę. Co tak patrzysz? Tu masz przecież 8. Ósemkę. Bo ty znalazłaś? Znalazłam. Tak? 4 minuty. Dobrze, dobrze. Dobrze? Tak. Dobrze. Co z Sabiną, Zuza? Z Sabiną. Sprawdzam. Cześć. Hej. To jest Izabela. Cześć. Proszę bardzo. Okej. Okay. Proszę bardzo. Cześć. Cześć, dzień dobry wszystkim. Widziałeś Sabinę? Nie. No to pięknie. No i co się dzieje? Gdzie ty się podziewasz? Wiesz, która jest godzina? Wywaliłam się na schodach. Co zrobiłaś? No nie. Ile ty masz lat, dziewczyno? Ile razy mówiłam, żeby nie bywać w szpilkach? Ach, wiem, żeby się nie spóźniać. Zaspieszyłam się. Możesz chodzić? A! No boli. No to pięknie mnie załatwiłaś. Jezu, przecież nie chciałam. Chciałaś, nie chciałaś, żadna różnica. Zachowałaś się jak amatorka. To profesjonalistka nie ma prawa się potknąć? Ty! Zamknij buzię, bo ci coś powiem. Zuza, weź zrób z nią coś. Nie wiem, zawieź do szpitala. No co się gapicie, do roboty. Za 5 minut zaczynamy. O! Noga. De puta madre. Biegała idiotka na obcasach, skręciła nogę. No, ale pójdzie, prawda? Tak, pójdzie. Do szpitala. Nie. No przecież to jest główna kreacja. Finał, ukoronowanie wieczoru. Jezu, Maciek nas zabije. Jaki twój rozmiar? Dlaczego? Chodź. Słuchajcie, może Karolina? Co? Jak Karolina? W stroju Sabiny? Zastanów się. Zresztą wychodzi przedostatnia. Popatrz na nią. To sama figura. Poszalałeś? Na finał chcesz dać debiutantkę. No ale zaraz. Jak chodzi? Bardzo dobrze. Dasz radę? Dam. No dobra, to dopilnujcie tego. Tylko mam nadzieję, że tego nie spieprzysz. Dałabyś mi tego na lipiec? Do kalendarza, mówiłam ci. A. Pierś do przodu, głowa do góry, patrzeć prosto, nie do padłoby, ale noga.
Ilonka, dasz jej na okładkę? Dam, Marlena, dam. Dasz mi tego na lipiec? No dam. I co, Marlenka? Miał Antonio dobry pomysł? Bardzo dobry. Tylko nad krokiem z nią jeszcze trochę popracuj. Gratuluję! Byłaś świetna. Jak ci się znudzi chodzić u tej wydry, to daj znać. Skąd ty to masz? Mam. Ale chyba tego nie opublikujesz. No zastanawia się chyba, wiesz? Nie, no oczywiście, że nie. Przecież akurat tobie tego nie zrobię. Co zamierzasz z tym zrobić? Nie wiem, jestem zszokowana. No ale chyba tego nie zostawisz. No chyba mnie znasz. Dobrze, chodź tu, Kasiu. O tak, sexy. Sexy. Tak, jeszcze trochę bardziej sexy. Tak. Dobra, mamy to, dzięki. To my? Tak. No cześć, Ilona, dzwoniłaś. Cześć, Kacper. Mam dla ciebie propozycję. Przygotowujemy kalendarz na święta i pomyślałam sobie, że mogłabym cię przy tym zatrudnić. Co ty na to? Kalendarz świąteczny? No można pogadać, ale kiedy? Nie wiem, spotkajmy się dzisiaj w Royalu. Powiedzmy sobie o 8:00. O 8:00? No. Dobra, okej. Okay. No dobra. Okej. Okay. To ty już bierzesz wszystko, co ci dadzą? O co ci chodzi? Nie mogę jej odmówić. No ale jest mecz, mieliśmy się na piwo, ilu ja ma przyjść? Pamiętam. 8:45. Mecz jest. Zdążę, na luziku. Zaczeka, ona zaraz przyjdzie. Thank you.
Jak tam po pokazie? Dobrze, dziękuję. To dobrze, ale nie po to cię wezwałam. Dzwonił Ryszard Krupnicki, wiesz który? Tak, wiem. Jesteśmy z nim umówione na spotkanie. My? No chcę ci pewno podziękować za współpracę, albo ma dla ciebie kolejną propozycję. Ekstra. Proszę? Nie, nie, nic. Krupnicki to dla mnie ważny klient. A i ty dzięki niemu skorzystałaś, pewnie jeszcze skorzystasz. Potraktuj to jako spotkanie biznesowe. Restauracja Rondo Royal. Dzisiaj o 8. Już mogę iść? Tak. Mam nadzieję, że będzie pani smakowała. A to co, nie czekam na szefową? Właśnie dostałem informację, że pani Marlena nie będzie mogła przyjść. Dostała migrenę. Także będziemy musieli się bawić sami. Smacznego. Muszę pani powiedzieć, że ta sesja na Maderze zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Naprawdę ogromne. Pani zrobi karierę w tym zawodzie. Chyba, że nie nazywam się Krupnicki. Widzę, że apetyt dopisuje. Tylko wtedy nie mam okresu. A to. Ale pani nie tak nie było. Tu trzeba tę skorupkę, dupkę oderwać. O! O! I zostaje to mięsko. Proszę bardzo. Przepraszam. Słyszałem. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko temu, że będziesz fotografował mężczyzn. Nie, spoko. Dobra. No, szczegóły sobie... Może ja tutaj? Przodem do okna. Szczegóły sobie dopracujemy później, ale ja mam takie wrażenie, żeby każdy miesiąc uosobił jakąś męską cechę. Pani Julio, Madera to tylko początek. Potem niczym krucjatowy rycerz podbije cały Bliski Wschód. Libię, Syrię, Izrael. Może Izrael nie. W każdym razie plany mam dalekosiężne. Aha. Przepraszam bardzo, ja już muszę iść. Ale zaraz, zaraz, tak szybko się pani mnie nie pozbędzie. Pani Julio, ja chciałbym, żeby pani była twarzą mojej nowej kampanii reklamowej. Co pani na to? Musi pan rozmawiać z panią Marleną. No. Nie no, oczywiście, oczywiście. A proszę mi pokazać rękę, proszę jej nie wyrywać. Ale proszę, proszę się nie bać. Proszę mi pokazać rękę. Każdy miesiąc powinien wyobrażać jakieś cechy męskie. Na przykład ta stanowczość, jakąś porywczość, fantazję. No, kręcą ze sobą, nie wiedziałeś? No, błagam cię, myślisz, że ona pojechała na Madera dlatego, że jest zdolna. Ona jest z prowincji Kacper, więc ona musi sobie jakoś radzić. Mam takie zdjęcia ich w redakcji, że aż żal, że nie mogę ich opublikować. No, dobra. W każdym razie, luty na przykład. Zamknij się. Panie Ryszardzie, ja nie mogę tego przyjąć. Widzę, że świetnie sobie radzisz. Naprawdę, daleko zajdziesz w tej branży. Słucham? Ale nie martw się. Tylko na początku trzeba dawać dupy takim burakom. Może pan wsiadaj, buraku. Potem będziesz się puszczać z elitą. Grzecznie, grzecznie. Zamknij się. A Marlenę kto posuwa? Święty Mikołaj? Burak. Chamstwo. Moje gratulacje. Brawo, dziewczyno. Nie doceniłam cię. Myślałam, że trochę potrwa, zanim się połapiesz, jak się załatwia takie sprawy. I nie wiem dlaczego założyłam, że skoro dałam ci szansę, to będziesz wdzięczna, że nie zrobisz mi takiego świństwa. A ty przy pierwszej okazji włazisz do łóżka mojego faceta? Nie doceniłam cię, ale ty nie doceniłaś mnie. Dopilnuję, żebyś nie dostała pracy w żadnej agencji. Chyba, że towarzyskiej. Możesz wracać na to swoje zadupie, bo tu pracują ludzie z klasą. Właśnie widzę. Wynoś się stąd! Nie mogę na ciebie patrzeć! Żmijo. Zostaw to ręce sobie poniszczyć. Może chociaż pod koniec sezonu by coś pomogła. Wiesz co, Julka? Wiedziałem, że jesteś zdolna, ale słowo honoru, żeby aż tak to... No, Danka Piperowa mało nie pierdykła z zazdrości, jak cię zobaczyła na tym plakacie.
Ale to fotografowanie to chyba nie taka ciężka robota, nie? Ciężka, nie ciężka, akurat ty o tym dużo wiesz. Ja? Przez 2 miesiące więcej zwojowała niż ta cała córka Piperowej przez 20 lat. No i co z tego? I do emerytury brzuchem do góry, tak? No to dobrze, to niech zapieprza w nagrodę od rana do nocy. Rozpuścisz ją i nie będziesz szła z nią wytrzymać. Pomożesz mi dzisiaj przy smażeniu ryb. Pomogę. Albo nie, staniesz przy okienku, to będziemy mieli więcej gości. O nie, to wolę smażyć. A co taka skwaszona? Jula, a może ty w ciąży jesteś? Tak, słucham? Barbara Wołęcka z tej strony. Poznałyśmy się na pokazie w Platinium. A, tak, tak, pamiętam. Podobno już nie współpracujesz z Marleną. To już pani wie. To jest mały światek, wieści szybko się rozchodzą. A to może byśmy się jutro spotkały. Dobrze, to ja będę jutro o 16 w Warszawie. Odbiorę cię z dworca. Dobrze, dziękuję, do zobaczenia. To po co się tu w ogóle przyjeżdżała? Rodziców odwiedzić. No, teraz zobaczysz, jak pracuje agencja z prawdziwego zdarzenia. Wreszcie zaczniesz robić karierę, no i zarabiać. Ja nie robię tego z dobroci serca, mam w tym swój własny interes. Ale spokojnie. U mnie będziesz miała wszystko. Co konkretnie? A konkretnie? Przede wszystkim najlepszą agentkę, która pozna się ze sławnymi fotografami, projektantami. Zrobiła pokazy w Mediolanie, w Paryżu, w Stanach, gdzie będziesz chciała. Oprócz tego zapewniam ci opiekę prawną i ubezpieczenie. A co z prowizją? Z tego co wiem, to Marlenka brała 25%. Ja biorę tylko 20%. 18, okej? 15. No dobra. Ale od 5000 za pokaz. 5000 złotych za pokaz? Euro. Dlaczego to robisz? Bo tak chcę. Słuchaj, możesz tu mieszkać, tylko żeby te twoje koty nie strzały po kątach i koledzy też. No spokojnie. Kacper? Tak? Od października będziesz musiał sobie znaleźć nową asystentkę. Bo co? Bo zostałam się na studia dzienne. Poważnie? A czemu mi wcześniej nie powiedziałaś? No bo nie wiedziałam, czy zdam, czy nie zdam. Mhm. Super. A na co? Na weterynarię. Na weterynarię? No. A co myśleli, że będę zdawać na projektowanie graficzne? Wiesz, to jest tylko luksus. Usługa niepotrzebna. Ja chcę być potrzebna. Zwierzęta cię potrzebują, tak? Tak. Lubisz Warszawę latem? Średnio. To może gdzieś wyjedziemy? Do Toskanii na przykład? I wiem, że teraz wracasz do Polski. Co dalej?
ale na długo. To znaczy? Nie wiem, aż kasiory starczy. No nie, no tyle czasu to ja nie mam. Gotowe. Siadaj. Na razie szczegółów nie mogę zdradzać. Poza tym mam swoje plany dotyczące studiów. W takim razie... Proszę. A nie chciałbyś tego sformalizować? Czego? No... Tego. Dogadujemy się przecież. W łóżku miło. Czego więcej trzeba? Ale po co nam to? Fajna będzie impreza. Z klimatem. Jesteś artystą, tak? To potraktuj to jak happening. No zgódź się. A dzieci to ty byś chciała mieć? Ja tak bym chciała, żeby było wszystko po kolei. Najpierw ślub, potem dzieci. A miałabyś czas dla tych dzieci? Miałabym dobry powód, żeby trochę zwolnić. Jak ci tak bardzo zależy? Tak? To w podróż poślubną jedziemy do Włoch. Dzwonię powiedzieć Ilonie. Dziewczyna idzie jak burza. Milano, La Bella Roma. Zaraz znowu Paryż, ale tym razem na dłużej. Na dłużej? Dla kogo? Yves Saint Laurent. Ola! Yves Saint Laurent, super! Ciao! Ale ślub dopiero... Po co nauki? Ja też katoliku. Pa. Marlena. Ja świadek, bo Weronika nie chciała. Wszystko jedno. Zresztą co mnie to obchodzi? Nie przejmuj się, ani to wiesz. Dla zabawy. Ale nieważne. Ja po pokazie lecę od razu do Paryża. Ja uważam, że ty robisz błąd. To jest jedyna kobieta, która mnie nigdy nie zawiodła, nie licząc ciebie. Ale z tobą się nie mogę ożenić, dlatego cię proszę, żebyś była świadkiem. Kasper, ja na pewno nie będę świadkiem na tym ślubie. I ja nawet nie wiem, czy ja tam w ogóle przyjdę. Przecież ja nie mam kumpli, ty jesteś moim jedynym kumplem. Kogo mam poprosić? Ale Kasper, czy ty naprawdę nie widzisz, jak ona się zachowuje? Jaka ona jest w stosunku do innych ludzi? Do swoich modelek? Podpisuje z nimi kontrakt i zaczyna być wredna i tak samo będzie z tobą. Nie znasz jej i nie wiesz, jaka jest naprawdę. Okej? Okay? Nie chcesz być świadkiem? Dobrze, poradzę sobie. Możemy się chociaż razem napić w mój wieczór kawalerski? I chciałbym, żebyś pomagał odbierać kwiaty. I miał oko na wszystko, rozumiesz? Si, rozumiesz. To z Bogiem. To nada, padre. Za 3 godziny mam samolot do Paryża. Zdążę? Spokojnie, spokojnie. Wiem, mamo, że się muszę wyspowiadać, no... Mamo, wiem, jak się mówi już, wiem. Dobrze, mamo, muszę kończyć, no, pa, pa.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. In secula seculorum. Amen. Proszę księdza, ja jestem świadkiem na tym ślubie, który ma się za chwilę odbyć. Więc... Mów. Ostatni raz byłam u spowiedzi na Wielkanoc. Pokutę nakazaną odmówiłam. Obraziłam Pana Boga następującymi grzechami. Mam ogromną słabość do mężczyzn, proszę księdza. Zwłaszcza młodych. Ja się bardzo pilnuję. Ja odwracam głowę. Ja robię różne rzeczy, żeby tylko nie patrzeć, ale to jest silniejsze ode mnie, proszę księdza. Jak ja widzę takiego młodego chłopaka, to mi się od razu robi mokro. Ogarnia mnie ogromne podniecenie, rozumie ksiądz? Wiem, wiem. Proszę? Rozumiem. Czy to z nimi... Tak, proszę księdza. Z iloma? Dziennie. Mów dalej. Najgorsze w tym wszystkim, proszę księdza, to jest to, że to ja skojarzyłam tę parę. To nie grzech. Wiem, ale to jest bardzo długa historia, proszę księdza. Na początku to się tak niby zaczęło, że niby się nie zaczęło. Proszę księdza, to wszystko jest moja wina. Ja się ubawiłam, jak Marlene trafił szlak z tymi zdjęciami. No, chciałam je nawet wydrukować w gazecie z podpisem, wybrał młodszą i ładniejszą. Ale potem to mi jakoś tak się jej żal zrobiło, no więc pomyślałam sobie, zrobię coś dobrego. I uknąłam tę intrygę z tym fotomontażem. Teraz to robią wszyscy, wie ksiądz. No tu się wymarza, tam się domaluje, tam... No, to zapraszam, zresztą nieważne. Dziewczynka się odczepiła, a Kacper wpadł w ramiona tej cybo najbliżej. No jak to facet. Ale teraz to się tak zastanawiam, czy tak można ludziom życie montować, wklejać, wymazywać. No chociaż w sumie to myślę sobie, że wszystko można wymazać, nawet grzechy. No ja po to właśnie, proszę księdza, tutaj przyszłam. Tak to było właśnie, no nie za ładnie może. A co ksiądz robi po mszy? Miłość to dwie samotności, które się spotykają i wspierają. Na ich drodze stały rozmaite przeszkody, ale tych dwoje je przezwyciężyło. Za chwilę Bóg połączy ich na zawsze węzłem małżeńskim. Przed ołtarz doprowadziła ich nie tylko miłość, ale prawda i szczerość. Antonio! Przepraszam, padre. Jest problem. Jaki problem? Nie uwierzysz. Proszę kontynuować, bo on to świrył. Zawsze podziwiałem twój profesjonalizm. Dziękuję. Zamknij się. Ale Kat... Ślubu nie będzie. Ale Kat... Pójdziesz do piekła. Zobaczysz. Coś ty mu powiedziała? Coś ty mu do cholery powiedziała? Ile zaraz po pokazie leci do Paryża. Chodź mi do niej. Vamos! Szybciej! Szybko! Jak ich teraz nie chcesz trzymać, to nigdy nie zobaczysz. Do Grisza, chore! Otwiera, siostra, otwiera. Co jest? No. A mierda, a mierda! Un carruaje, corre, vamos! Chodź pan, jedziemy do centrum! Już po ślubie, jedź pan! Just about half past ten. For the first time, history.
tutaj robisz? Mówiłem ci już, że cię kocham? Nie. No to ci mówię. Co robimy? Nic, siedzimy sobie. A jutro? Nie wiem jak ty. Ja jadę do Warszawy, a we wtorek lecę do Paryża. Jak do Paryża? Na ile? Do listopada na pewno. Mam parę sesji, no i lekcje rysunku. To co ja tu będę sam robił? Spokojnie, przecież nie jadę na koniec świata. Tak, tak się mówi. Najpierw do Paryża, potem do Nowego Jorku, potem jeszcze gdzieś i... Arrivederci. Nie martw się, ściągnę cię tam. Super. Wiesz co, mam lepszy pomysł. Jaki? Kupimy sobie kuter i będziemy łowić ryby. Czekaj! Żartowałem! Ej, dziewczyna, no przecież żartowałem, tak? Żartowały. Codziennie marzę, by pójść całkiem inną drogą. Prześladują mnie moje sny. Chcę wiedzieć więcej i choć nie będę z tobą, to co znam nie wystarcza już mi. Nie zrozumiałam cię, wszystkie twoje znaki odczytałam w całości źle. Dzisiaj ucieknę tam, gdzie nic mi nie przypomni, że to ty kiedyś wybrałeś mnie. Czasem dnia na dzień zmienia się wszystko. Choć brakuje tchu, nie szukałam cię. Nie wierzyłam, że szczęście spotkam właśnie tu. Dnia na dzień zmienia się wszystko. Nie wierzyłam, że szczęście.